do mojej listy, którą stworzyłam dla nas, co byśmy byli silni, mieli otwarte serca i wierzyli, że prawda zwycięży. Dzisiaj z nami są Andrychów, Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Chełmno, Chojnice, Częstochowa, Dzierżoniów, Gdańsk, Gdynia, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kraków, Kielce, Koło, Koszalin, Lubiąż, Lubin, Lublin, Łowicz, Łódź, Mielec, Międzyrzecz, Nowy Sącz, Olsztyn, Opole, Otwock, Piła, Poznań, Płock, Radomsko. Pana koledzy wzywają tutaj uczestników. Tak, na podstawie rozporządzenia. Ale rozporządzenie nie musi być. Poczekajcie, Nie. Od tego jest policja, że przysięgała, że ma strzec konstytucyjnego porządku prawnego. Tak, macie wiedzieć, jaka jest hierarchia, czyli konstytucja, ustawa, rozporządzenie do tego. Nie. Bardzo proszę, bo będą niestety zmuszone. Policja będzie zmuszona. Nie zmuszona. Kto was zmusił? Momencie, daj mi powiedzieć. Chwila. Daj mi powiedzieć. Nie, obowiązującym przepisem jest ustawa artykuł 46b z 5 sierpnia 2008 roku, proszę pana. To jest proszę doczekać. Nie. Ale państwo mogą powiedzieć przed sobą. Za sekundę ja wracam z tym. Słyszy pani? To jest głos narodu. To jest głos narodu, a pani jest jedna i wykonuje polecenia sanepidu. Słuchajcie, dobrze, proszę za spokój również i was, proszę o chwilę spokoju, bo proszę, proszę się uspokoić. Dobrze, będzie pani rozwiązywała, proszę nam dać czas, dobrze? Spokojnego marszu, bez prowokacji, bo tego wam dzisiaj po prostu nie trzeba, jesteśmy w całej Polsce zjednoczeni i niech tam... Ten układ odpornościowy jest aż tak bardzo upośledzony. Ci ludzie umierają po pierwsze na wszystkie swoje choroby, na te tak zwane towarzyszące. Dlaczego? Bo organizm nie walczy. Do tej chwili walczył nawet przy słabym układzie odpornościowym. Ja zajmę głos jako organizator. Jeszcze raz zaapeluję do państwa, proszę zasłońmy usta. Nie dajmy powodu, żeby rozwiązać to zgromadzenie, bo to też jest pewien cel na dzisiaj. Słuchajcie, pacjenci, którzy leżą w szpitalu, leżą w izolacji. Pawle, ty, bo mnie policja zatrzymała, wiesz, próbuję legitymować. Ja im dałem swoje dane i też mam ten dokument, który tutaj jest napisany. Policjant podejrzany o popełnienie przestępstwa, więc to jest spisuję.